Wykonamy model koła wodnego. Do jego wykonania potrzebne nam będą dwa tekturowe, okrągłe talerzyki. Mogą być też plastikowe, jednorazowe. Kilka kubeczków plastikowych. Nożyczki. Jeden lub dwa drewniane patyczki. Rolka od papieru toaletowego. Przyda nam się również korek, kawałek sznurka i w tym przypadku gałązka jako ciężarek, który zademonstruje moc działania. Potrzebne nam są również taśmy klejące. Bierzemy dwa talerze drewniane. Postaramy się wyznaczyć środek. Nie musi to być precyzyjnie zrobione. Szukamy najdłuższej średnicy. Pomyślimy, że to jest tu. Teraz mamy przebić się przez tekturowe talerzyki. Przebić oś naszego koła. Udało się. To samo zrobimy z drugim. Żeby w tym samym miejscu. Możemy przeciąć na pół naszą rolkę od papieru tekturową. Aby umocnić naszą konstrukcję, użyjemy taśmy klejącej. Spróbujemy połączyć ze sobą dwa talerze. Kolejnym etapem będzie przymocowanie łopatek, przegród, które będą napędzać koło wodne. W naszym przypadku są to plastikowe kubeczki. Umocujemy na jednym końcu tego patyka korek. Do korka przywiążemy sznurek. Szybko okręcimy. Do drugiego końca sznurka możemy przywiązać nasz ciężarek. Drewniany patyczek. Aby nasza konstrukcja była bardziej stabilna, potrzebujemy przymocować, usztywnić patyczek z tekturowym talerzem. I z drugiej to samo. Kiedy nasze koło wodne jest już gotowe, przyszedł czas, żeby wypróbować, jak działa. Możemy użyć dwóch krzeseł i pojemnika, do którego będzie spływać woda. Musimy teraz przymocować oś naszego koła w taki sposób, żeby nie spadła nam podczas wykonywania eksperymentu. Możemy do tego wykorzystać dwa kawałki sznurka. Ważne jest,
żeby było trochę przestrzeni, aby oś koła mogła się obracać pomiędzy sznurkiem a oparciem krzesła. Kiedy mamy już przygotowane miejsce na nasz młyn, przyszła pora, żeby sprawdzić jego działanie.